Tam tam tam, 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 serdecznie w szesnastym odcinku serii Nowości Płytowe. Zaskoczeni, a jest ku temu okazja. Właśnie przyszła paczka z płytami z Polski, moi drodzy, a bohaterką szesnastej recenzji jest wokalistka Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki, i ich najnowsza płyta, teraz. Moi drodzy, zacznę dość nietypowo tą recenzję. Cóż też napisali w środku płyty Lech Nawrocki i Lucyna Owsińska. Drogi Marcinie, z największą przyjemnością przekazuję ci naszą płytę z nadzieją, że sprawi ci przyjemność i że choćby jeden utwór znajdzie szczególne miejsce, choć kawałek w twoim wrażliwym muzycznym sercu. 12 listopada 2024, Lech Nawrocki i Lucyna Owsińska. I zacznę odpowiedzią, można powiedzieć, na pytanie: ee, Lucynki, dlatego że nie tylko kawałek, nie tylko fragment, ale na 10 utworów, znajdujących się na tej płycie, moimi absolutnymi faworytami są aż 3 piosenki. Eee, przepiękne, otwierające płytę utwór Teraz. Kapitalne. Mam miłość i eee, piosenka o żonach. Chociaż też całkiem niezłe, jaką chadzasz drogą. Obecnie też prom eee, utwór promujący tę płytę. Moi drodzy, jaka jest ta płyta? Kiedy robiłem odcinek na temat Lucyny Owsińskiej w serii Legendarni Muzycy, powiedziałem, że miała bardzo długą przerwę. Ale na tego typu płytę, taką płytę, warto było czekać. Dlaczego? Dlatego, że Lucyna Owsińska pokazuje tutaj pełnię swoich wokalnych możliwości. Mamy tutaj na tej płycie taką ferię barw, że każdy znajdzie. Coś dla siebie. Eee, od utworów kameralnych, przepięknego teraz i mam miłość, po e, utwory z taką nutką jazzową. Wspomniane chociażby piosenka o żonach, też bardzo kameralne, nie znam tych słów, eee, z troszeczkę szybszym refrenem. Generalnie jest to piękna, zamknięta, spójna całość. Słucha się tego jednym tchem. Mogę od razu powiedzieć, ta płyta jest zdecydowanie za krótka i czekamy na kolejne. Natomiast drugi prezent od pani Lucyny Owsińskiej to płyta. Nareszcie z głowy coś takiego. Płyta zawierająca 22 utwory, ale tą płytę Zostawię na przyszły tydzień, na kolejną recenzję. Pani Lucyno, Panie Lechu, dokonaliście niemożliwego. Dokonaliście niemożliwego. Skondensowaliście w tych dziesięciu piosenkach wszystko to, co najbardziej cenię w muzyce. A im jestem starszy, łapię się na tym, że jestem kameralistą. Więc fortepian i ten głos. fortepian i ten głos, bardzo jazzowy bym powiedział, z taką charakterystyczną chrypką rewelacja. Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki udowadniają, że w zalewie dzisiejszej komercji naprawdę można, Nagrać i wydać coś wartościowego. Płyta teraz, Lecha Nawrockiego i Lucyny Owsińskiej jest tego bezsprzecznym dowodem. Cztery piosenki na dziesięć, moje faworyty. Jeszcze raz. Teraz mam miłość, eee, jaką chadzasz drogą, piosenka o żonach, nie znam tych słów, pół na pół, nawet pięć, ale zawsze tak jest z płytami, że. Każdy następ, za każdym następnym razem odkrywamy coś nowego. Jeszcze wiele w tej płycie odkryje. To tak, recenzja po pierwszym odsłuchu. Krótko, rewelacja. Polecam każdemu i czekam oczywiście na wersję winylową.